że to nic nie daje. A nie, to daje. To nie daje. No ja gdzieś zielony, ja czerwony kwiatecik. No i teraz jest strzelony. Nie, to jednak nic nie daje. Niestety. Dobra, jestem w środku. Tak samo jak poprzednio. Napraw obwód podziemnego transformatora, a potem poszukaj podstacji dystrybucyjnej. To coś. A nie, jest już zielony kwadracik. Jest zielony kwadracik, uwaga, jest zielony kwadracik, jest zielony kwadracik. Uwaga, powtarzam, jest zielony kwadracik. Muszę pięciu klaczek się przyzwyczajają. O, i jest czerwony kwadracik. Co to? Uuu, nauczyłem się robić granaty, fajnie. Wytrzymaj. No spoko. Nauczyłem się być gnety. Już czerwony. No i. O, i zielony, uwaga, jest zielony. I jest pomarańczowy. Fuck. Ile do wizyska będzie tego levela nie brakuje? George, to on do mnie zadzwonił. Powiedział, że ma pilną przesyłkę, którą muszę dostarczyć, więc wziąłem ją i pojechałem. Cóż twierdzi, że nikt poza tobą nie mógł jej doręczyć? Po pierwsze, to była fatalna robota, kiepsko płacili. A gdy tam dotarłem, ktoś do mnie zadzwonił i kazał otworzyć paczkę. Następne, co pamiętam, to pobudka w Leju. Cóż, przynajmniej zyskałeś supermoce. Nie przejmuj się, George, i tymi kretynami. Będę cię krył. Pieprze i plotkarze są wszędzie. Te granaty są nawet przydatne na wieżyczki. Spoko, spoko, boko. Kiedyś będziesz maksimum levelus miał. Wierz mi, kiedyś dołączysz do tej wspaniałej elity, jaką są prestiżowcy. O nie, salam alaikum. Piąty, żeby utworzyć koalicję z Erektim, wspólny gang. Brzmi to super nawet. Ja pierdolę, max lewy. Wbijesz, bijesz, boko. Niech twoje ambicje się nie kończą na 25. Zumiarze z pustyni Utah. Dobra robota, Cole. Niech twoje ambicje się nie kończą na 25 levelu. Dołącz do tych prestiżowców z maksimum levelusem. Po odizolowaniu miejskiego systemu wodnego mogą wpuścić zarazę do każdego domu w mieście. Zachoruje każdy, kto wypije ten szlam. Albo spotka go coś gorszego.
Świetnie. Tak, a to nie wszystko. Mam meldunki, że fontanna Smitha została już zanieczyszczona. Jest mnóstwo ofiar. Idź tam i sprawdź te informacje. Potem zdecydujemy, co zrobić. Hej, stary, nie uwierzysz! Pamiętasz rejony miasta, które oczyszczałeś? Teraz nie ma w nich przestępczości, a ludzie rozwieszają tam plakaty z twoją podobizną. Rozwal parę łbów, to zrozumieją, o co biega. To prawda! Tak przy okazji, nic wcześniej nie mówiłem, ale zaczynasz wyglądać jakoś inaczej. Mroczny, spaczony, coś w ten deseń. To ci źle robi na cerę, stary. Nie interesuje mnie, co ludzie o mnie sądzą. Pogadamy później. No, czyli widać, że to jest prawdziwa neilinowość, rozumiecie? Zależnie od naszych postępków, zależnie jaką mamy karmę, takie są dialogi. No i ta gra mi się podoba właśnie. I to ja szanuję. Ja to bardzo szanuję. To za chwilę fala pyłek elektrycznych, 5 misji pobocznych muszę zrobić. Wiązka czegianatów, grom, zwiększa pola, nie. Redukcja obrażeń. Walka wręcz, pobieranie elektryczności, odkryta mąż, leczenie potencji. Bla. Na razie muszę zbierać na armora jeszcze, 2600. Odłamek. Zrobię sobie misję poboczną. Odblokują mi się później przynajmniej te takie umiejętności. Przywódca żniwiarzy przebrał się za przechodnia. O nie. Kolego, chcesz sobie popływać? Izolator pokonany. Jej! Oczyściłem rejon, tak w środku niczego. A tym z filmie haracz nie obowiązuje. Każdy złom trzeba szanować, droida też. To dobrze, tak trzymaj brachu. Jeszcze zadak gangu. Jestem jak taki dementor albo Nazgul. Kto leży, ten umiera. Dołącz do nas, stań się bogaty jak my. Ledu jest w tym drugim gangu. On jest w gangu, bo tych jest ich żołdców. Pełno tu chorych. Naszym community, nasz community się zmienia na. No, znaczy rozbija na dwa sektory, na dwa obozy. Stary obóz i nowy obóz. Obóz magnatów i obóz złomiarzy. Mamy podział mocy. Siema, jestem tym złym.
dalej, oddychaj, oddychaj! Co ty tu robisz? Moja kazała mi sprawdzić, co się dzieje z fontanną. Kim jest moja? Nieważne. Posłuchaj, Trish. Wiem, co powiedział o mnie tamten gość. Przez ciebie zginęła moja siostra. Przysięgam, nie wiedziałem, co było w tej paczce. Nie chcę tego słuchać. Chcesz pomóc? Dobrze. Możesz zacząć od zamknięcia tamtego zaworu. Zaciął się i nie mogę go przekręcić. Tamtędy czarna smoła dostaje się do fontanny. O, masz tego pełno w oczach. Muszę wziąć z samochodu rozpuszczalnik. Chodź ze mną. O nie. Wow. Czekałam na tę chwilę. Marzyłam o niej. Jakaś wyjaśnia do mnie mówi. Kto to robi? On cię nienawidzi. Gardzi tobą. Twoja moc przeraża. Nigdy cię nie kocha. To co, mam ją zabić? Już nic sobie spoko. Zapomnisz. Ja wolę już być jakaś. Nie będzie bólu. Nie, demon, utwórz mu kalcję, też lubię ryby. Architecz. Łajłem czy co? Nie ruszaj się. Dzięki. Pomogę ci tylko raz, Cole. Jeśli znów będziesz pod wpływem tego szajsu, musisz poczekać, aż przestanie działać. Zająłem się fontanną, moja. Musiałem odciąć prowadzącą do niej rurę zasilającą. W tej okolicy są jeszcze dwa ujęcia wody. Rozumiem. Odetnę je i zobaczymy, co się stanie. Mam premium. Ale tu łowienie rybek jest nudne. Nie wiem, co wam się takie w tym podoba. Czy jest takie odstresowujące, ale no czuć, że to jest taka strata czasu i życia. To przydałeś tą duszę. Nie ma czaki, dąż do nas. Będziemy razem polować na sumy. O nie, oni przytworzą własną czarną stronę. Ale jednak pamiętajcie, że to ja jestem senatem. No kurde. Na coś więcej. Mówisz, że mam rządzić światem? Zamknij. Wiesz, jesteś zupełnie sam. Się tobą nie przejmuje. Ten głos dobrze gada. Musimy zniszczyć świat. Gruba z dachu, ani kobieta pod mostem. Kobieta pod mostem. Tylko ja cię kocham. Zawsze kochałam, Cole. Dobra, ale kim ty jesteś? I na zawsze. Na miłość boską, wynoś się! Słyszę jakieś głosy. Jeśli zakręcę zawór, dostanę syfem w twarz. Pewnie znowu mnie pokręci, będę miał kolejną wizję. A może zmuszę tego gościa, żeby zrobił to za mnie? Jak mam go zmusić?
Idź przekręcić ten zawór, albo zrobię z ciebie grzankę. Dobrze się spisałeś, umieraj. Więc teraz musisz dowiedzieć się, jak ci szaleńcy wpuszczają tę smołę do systemu. Jedyna główna linia wodna w okolicy znajduje się pod Memorial Park. Wejdź do tunelu i znajdź ją. Nienawidzimy cię! Hello. Jaki ja jestem zły. Czym jest miłość, prawdziwa miłość, ale nauczę jej. A wtedy ten wrań zobaczy, co straci. Jestem Nazgulem. Chyba. Wygięty są całkiem spoko. Jej, zwiększyłem poziom karmy na banitę. Hello! Dajcie mi swoje siły życiowe. Kurde. Duże coś się tu są. Sam siebie zbiłem. Explosion! No to nie chcę wybuchnąć. Ja spierdzielam. Władowałem się. Lola, no każdy popełnia jakiś błąd. Widzę ciężarówkę podłączoną do rury. To chyba źródło. Ile w ogóle tych? Za mało PD. Zniszcz ją. Co to za szajs? Jakaś substancja kontrolująca umysł. Zdaje się, że jest organiczna, ale nie wiem, jak ją wytwarzają. Źle mnie sponiewierała. Idę do Zika, łeb mi pęka. Twój dział uczynił cię gorszym, oho! Stałem się gorszy. Aha.
O, to jest jakieś zadanko poboczne, to sobie zrobię. Za ileś tam zadań poboczne mam w końcu tą misję, nie? Widziałem coś, czego nie powinienem i teraz polują na mnie żniwiarze. Musisz mi pomóc. O, mordę. Umal. Pomóż mi, umal. Zdumiewające. Kurde, ja myślę. Ale zdech. Tygrysie. Się. O, trzyma na bakieśli. Rany! Nie sądziłem, że to miejsce jeszcze kiedyś będzie tętnić życiem. Dobrze ci idzie, brachu. Więcej zadań pobocznych? Część ludzi z mojego oddziału została ranna w walce ze żniwiarzami. Dam ci te odłamki, jeśli mi pomożesz. U, odłamki chcę mi dać. Mogę zrobić to, czego chce ten gość. Być po stronie dobra. A może teraz pozbieram odłamki? Moi ludzie są za rogiem. Blisko komisariatu. Wiesz co, wezmę sobie te odłamki. Pom 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 pom. Pięć odłamków stałem i przejąłem rejon. Przeciwnicy nie wrócą. Ludzie zaczynają sprzątać to miejsce. Najwyższa pora. Smród był nie do zniesienia. Wypierdzielać z mojej dzielnicy. Właśnie tego szukałem. Gdzieś tu są w krzokach odłamki. Duma jest słabością. Może to gdzieś tutaj? Gdzie jest ten znaczek taekwondo? Czy coś? Z tej strony to widać. Jestem bardzo nieuprzejmy, jestem złym człowiekiem. Zacznijmy od tego. O! Fajnie się oczyszczają i one z przeciwników. To fakt, że jestem złym człowiekiem. No. No. Bang. Gdzieś jest ten kawałeczek. Dajcie mi ten kawałek.
Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Nie, kolejne złe typy. Znaczy, najbardziej złym typem to jestem ja, ale to... Że zainstalowali podsłuch w naszym budynku. Wyłącz ten złom. No dobra, zniszczę ten złom, tylko gdzie ten złom jest? Aha, tam. Ale po co zniszczyli ten podsłuch dali? Patrz, znalazłem. Zakładasz podsłuch. Jak zakładasz podsłuch? Tak, żeby się kurde świecił na czerwono. Wtedy na pewno nie będzie widać. To jest w szczególności podsłuch. Na dole, tak? Dobra. Widzę te podsłuchy jeszcze? Jezu, jakie te goście są irytujące. Mam wybuchnąć tą stację benzynową? Jeszcze, gdzie jeszcze? O, znalazłem kolejny. No idźże do tego podsłuchu, gościu. Te wszystkie podsłuchy, tak, z tej strony wszystkie, ale tu są jeszcze. Tutaj nic się nie świeci. A tu się już świeci. Tutaj jeszcze widzę. Z tej strony budynku wydaje się być wszystko. Dobra, tutaj jest. O, nawet dwa, nawet trzy. Najpierw załatwię ten. Ale no, muszę przyznać, że no, to sterowanie, choć dokładniej mówiąc, to wspinanie się jest naprawdę tak kiepskie. Znaczy to oczywiście 2009 rok. Że nie ma co, ale... Uj, dajcie ludzie spokój. Znaczy w 2007 roku wyszedł przecież Assassin, jedynka, który dopiero też zaczynał zabawę z parkourem. Więc sobie można wybaczyć, no. Duży skryda, przedawkować Discorda? Kto przedawkował Discorda? To jest taki kozak. Dobra.
Jeszcze jeden. Tu jest. Nie, wyszłem podsłuchy. Ta wyspa zaczyna być moja. Widziałem kobietę ściągającą deski z okien. Nie mogłem w to uwierzyć. Chyba nie martwi się już tym, że ktoś mógłby się włamać. A oni nawet zaczynają się cieszyć dlatego, że ja na przykład wyszłem podsłuchy, dlatego się bandyci wynoszą. Na jakiś typu zdjął podsłuchy. Były tak stały, no... Nie możesz dać kuli promieni Fedziom, stary. Mam inny wybór. Człowieku, wiesz co oni z tym zrobią? Szczególnie jeśli macza w tym palce Pentagon? To broń ostateczna. Więc co sugerujesz, Jedediah? Schowamy ją pod twoją kanapą? Tylko mama mówi do mnie Jedediah. Ale to w tej chwili nieistotne. Słuchaj, otwórzmy ją i dajmy wszystkim moce. Tylko ten sposób nie zostaniemy wydymani. A myślałem, że już nas wydymali. Dlaczego odpowiada za całe dobro, które go nie dokonał? No. Tak. Zaznaczyłam pozycję następnej podstacji na twoim GPS-ie, Cole. A czy nie powinienem szukać Johna i kuli promieni? Musisz patrzeć z szerszej perspektywy. Za każdym razem, gdy przewracasz zasilanie w jakiejś części miasta, twoje moce potęgują się. Moim zdaniem nie jest to marnowanie twojego czasu. Odezwaj się, gdy włączysz tę podstację. Więcej zadań pobocznych. Te zadania poboczne są nawet spoko, prawdę mówiąc. To przejmowanie terenu. Muszę przyznać. Fajnie się to robi. Wiem, że nie brzydzisz się ubrudzić sobie rąk, jeśli zabijesz tego gościa. Wynagrodzę ci to. Zwykle włóczę się po Archer Square. Ale postaraj się, żeby gliniarze cię nie widzieli i już mnie szukają. Już ale kurde, fajnie, zależnie od decyzji też się zadania zmieniają. I taka nieliniowość właśnie mi się podoba. Dlaczego gry już nie mają takiej nieliniowości? Dlaczego oni nie chcą robić takiej nieliniowości? Jak się okaże, że później jakieś zadania, jeszcze główne zadania się pozmieniają. Już się dialogi zmieniają powoli. Kurde. Jeszcze wygląd bohatera się powoli zmienia. Gościu w żółtym kubraczku. Gdzie jest gościu w żółtym kubraczku? Jestem ma ślepy, bo nie widzę gościa w żółtym kubraczku. O, jest gościu w żółtym kubraczku. Wyssałem go. W ogóle mogę ci odpowiedzieć na pytanie z tymi zadaniami. A odpowiedz. W sumie to nie będzie jakiś duży spoiler. Ale naprawdę, nawet jeśli tak nie jest, to fajną iluzję. Fajną iluzję to wszystko sprawia. Dobrze. Wreszcie zginął ten drań. Pójdę po twoją nagrodę. Ukradłam je gliniarzom. Wiem, że są ci potrzebne. Och nie, to gliny!
To jest moje miasto. Moje miasto, tak, zmieniam się. Ło, ale super! A co chodzi w tym Metro Config? Jakiś problem jest. Metro Config do Regina i zafrytuj się. Polish motherfucker, do you speak? To jest moje miasto, kurde, widzicie? I taka nie linia właśnie mi się podoba. I taka nie linia właśnie mi się podoba. Czemu takie gry są, nie są różniowe? Już się dialogi zmieniają. Też grałem chyba tam mniej więcej tyle, właśnie tyle samo grałem. Przez pierwszy razem grałem tym dobrym. Właśnie ta misja, o której teraz idziemy, była ostatnią misją, którą zrobiłem. Dlatego właśnie widzę, że zmienia się tu trochę rzeczy, w szczególności moje dialogi. Także no, jak na razie strasznie mi się podoba to. Gra jest zaskakująco dobra. Żniwiarze zamontowali podsłuchy w naszym. No znowu podsłuchy, no to teraz mamy do czynienia z recyklingiem. Teraz już mamy do czynienia z recyklingiem. Czy to dobrze? Nie. Recykling nigdy nie jest dobry. Ale chyba największym mistrzem recyklingu jest Dragon Age 2. Dragon Age 2 to był mistrz recyklingu. Nie znam drugiej gry, która by tak chamski recykling poziomowy robiła. Chyba tutaj jest radiostacja, bo takie psy słyszę. Definitywnie to jest radiostacja jakaś. No tutaj jest przecież, kurde, przecież minąłem ją. Zostałem wypuszczony z ambulatorium. Pierwsze zadanie to instalacja i konfiguracja anten satelitarnych w całym Empire City. Gdy zapytałem, co planują zrobić z tymi antenami, powiedziano mi, żebym pilnował swojego nosa. Te anteny są w ustronnych i bezpiecznych miejscach, dlatego użyję ich jako skrzynek kontaktowych. Mówisz sobie z mistrzem recyklingu, wszędzie wyjebą Żydów. Znaczy tak, jeśli chodzi o filmy, no to faktycznie Ubisofta nikt nie pokona. Ubisoft jest mistrzami w grach, ale no gra, która no miała największy recykling ever, to jest definitywnie Dragon Age. Ta gra ma największy recykling, jaki kiedykolwiek powstał. To nie zmienia faktu, że faktycznie Ubisoft to faktycznie no firma, która najbardziej stawia na recykling. Zmniejszył mi się zasięg poszukiwania, miło. Miły feature. Dobra, tutaj widzę 3.
Dobra, jeszcze trzy. I zostały mi dwa podsłuchy, które są z tej strony budynku. Naprawdę fajnie, że się zmniejsza ten rejon. Bardzo fajnie. O, jest. I wytowali mnie. O, jest! Patrzcie, jak się ukrył. Ostatni, znaleziony. Dezen znowu wygrał. Dezen, dlaczego ty ciągle wygrywasz? Więcej zadań. Zadania są spoko. Miałem klinikę koło fontanny. No tak, Dezen, oczywiście, że będzie. Musisz coś z nimi zrobić. No ale przyjemnie się. Niby zwykłe takie, wiesz, zadania poboczne jak nic. No ale naprawdę, aż się chce to robić. Nie wiem dlaczego, ale po prostu chce się robić. Chce się iść i iść, bo nie wiem, czuję się jakby... To wszystko miało sens i to wpływało na historię. Może tak faktycznie jest. Bo to, jakim jesteś, no i faktycznie wpływa już na dialogi. A jak ty mówisz, że to jeszcze na historię wpłynie, na zadania, to jeszcze lepiej. Nie zdążyłem jej wyssać. A, na budynku! Telewizor, trzeba wystać telewizor! Pokażcie mi tą mapkę. To jak 24% odblokowałem? Czy 24% tej wyspy, czy 24% całej mapy? W sumie kij wie. Dobra, jasne, trzeba iść zadańka robić.
Właśnie, mam już trochę tych punktów. Mam punkty doświadczenia. Uwaga, ostatni poziom Almora mamy. Najważniejsze to Almor. Ty nie strzelaj, tylko ja mogę do nich strzelać. Bum. Teraz to ja mogę cię wystać. Dzięki za info. Spoko. Tak, gdzie jest? O, tu jest ten posążek, dobra. I to od strony budynku było jakiegoś. Czyli gdzieś tam. No jest niesprawiedliwe, jest niesprawiedliwe. Wszystko jest niesprawiedliwe. Czyli taki globus powinien być po prawej. Tu mamy to. Tak, ale tu gdzieś globus powinien być. A, dobra, ten globus nie ma znaczenia. Fontanna po prawej stronie, czyli to będzie gdzieś tu. Pom. Dobra, gdzie jest ta paczka? Halo. Dobra. W takim razie tak, tu mamy fontannę po nie lewej stronie, czyli jak będziemy patrzeć. Nie, to w tamtą stronę, to tu będzie. Definitywnie tu. Pierdyliad procent. Tylko gdzieś wyżej. Czyż nie, to bardziej będzie gdzieś tu. Coś jest, tu coś jest, tu coś jest. I znajdując paczkę, przejmuję teren. To ma sens. Ludzie, to ma sens. Juhu! Ha,
znikają, super. Tak trzymaj, stary. Rozwal parę ubów. Mniej więcej przez pierwsze pół godziny bicia skupiał się na środku mojego ciała, waląc prosto w żebra. Próbowałem poaktorzyć, zaciskałem oczy i gromiłem go wzrokiem. Chciałem, żeby wyglądało to, jakbym naprawdę coś robił siłą umysłu, ale tylko się z tego śmiał. Po trzech ciosach w głowę pochylił się nade mną i kazał się skoncentrować, nadać myślom kształt i uczynić je realnymi. Powiedział, że jeśli tego nie zrobię, zatłucze mnie na śmierć. Tu jest odłamek, ale tutaj też strzelają typy, ja to nie chcę, nie. Dobra. W takim razie po prostu po... Ała. Skok. Po prostu zrobię tą misję poboczną i na dzisiaj skończymy. I tutaj bodajże odblokujemy sobie takie jeżdżenie na linie. Moja, jestem w kanale. Wkrótce przywrócę zasilanie. Tak, to jest to. Dobra, po prostu zróbmy tą misję i finish. Koleś! Ej. Słyszałeś tego gościa w dziedzinie? Kiedyś sądziłem, że jest uczciwy, a teraz byłoby czas poświęcony na mieszanie cię z błotem. Sądzę, że powinieneś go odwiedzić. Wierz mi, chętnie bym to zrobił. I tak nie wiem, gdzie się ukrywa. Pewnie zadekował się w starej stacji telewizyjnej dzielnicy historycznej. Jeśli go znajdziesz, pokaż mu, na co cię stać. Musi poduczyć się mielenia językiem. Fajne to jeżdżenie na linie, muszę przyznać. No i po co ci była ta tarcza, kolego? Wydaje mi się, że muzyka ci taka będzie mroczna robi. Jak ja lubię takie gry, które dają dowolność, się dostosowują do tych jeszcze wybojów. Właśnie za to też za to też polubiłem Undertale. Że zależy od naszych decyzji się historia zmieniała. Inaczej świat na nas reagował. Szczerze, że mi się lepszy nie wie. No niestety.
No, i odblokowaliśmy naprawdę fajną umiejętność. No i mniej więcej właśnie w tym momencie skończyłem ostatnie moje podejście do Infamous. Kiedy grałem jeszcze dobrym. Patrzcie, jak miasto nawet ładnieje. To jakby. Dobra robota, Cole. Gdy będziesz gotowy, sprawdzisz dla mnie kilka rzeczy. Jedna z nich może zaprowadzić nas do Johna. A, w sumie zróbmy jeszcze jedno zadanie. Bo czemu nie? Widzisz ten stary pociąg? Żniwiarze zamknęli w nim jakichś ludzi. Są zakładnikami. Dzięki czemu ludzie z Neonu są spokojni. Co więcej, możliwe, że jest tam John. Mam ich uwolnić? Nie. Jesteś w sercu terenu żniwiarzy, a oni zabijają każdego, kto próbuje uciekać. Musisz doprowadzić pociąg w bezpieczne miejsce. Jak mam to zrobić? Popchnąć go? Jesteś żywą trzecią szyną. Dotykaj pierwszego wagonu, a będzie sam jechał. Jakbym Iwonę słyszał, no... beznadziejnie, ten... Proszę chyba, dubbing jeszcze faceta to okej, spoko. Dubbing Cola to kurde, no... Może nie majsterszy, ale jak na polskie standardy dubbingu growego, to jest naprawdę dobre. Przynajmniej przyzwoite. Ale ta kobieta to jest normalnie gorzej niż Iwona, gorzej niż na przykład nawigacja. Za 5 metrów skręć w lewo. O nie! Przyoczyłeś alejkę. O nie, musisz się cofnąć. O rany, rany, jaki ty jesteś straszny. Jestem ciuchcią, ciuch. A pociąg się zatrzymuje. Żniwiarze musieli odciąć zasilacz niskiego napięcia znajdujący się pod szynami. Ładuj zasilacz, dopóki tablica nie zaświeci się na zielono. Wtedy pociąg powinien ruszyć. Poszukam zasilacza. Trakt zablokowany. Podążajmy objazdem. Geraltowy GPS. Oj, to nie skończy się dobrze. Jedziemy. Ciuch. Dobra. Naładuj zasilacz, Cole. Mamy mało czasu. Tak, wiem, pani GPS. Jedziemy. Ciuch. O nie, bazooka.
O kurde. Muszę się podładować. Co to za typ w ogóle? Gdzie dobra przyszedł? Ale dziwny typ załatwiony. O nie, tu jest tych dwóch typów. Hahaha, pożegł tą duszę. Ja sługuję, żeby żyć. Dobra, gdzie jest ten... O, nie, gdzie jest zasilacz? Halo? Gdzieś tutaj powinien być z drugiej strony? Ej, gdzie jest zasilacz? A, czekaj, nawet nie dojechałem do momentu, gdzie jest zasilacz. Po prostu sobie ich zawijałem. Wejdziesz tam, chłopie, czy nie wejdziesz? Sam siebie zabiję. Ha. Okej. Ej, gdzie ten zasilacz? W drugiej stronie? Nie, kolić mi tu, kurde. A, to są wybuchające typki. No sorry, muszę cię wyssać. Wejdziesz na to, czy tak? Nie bardzo. Dziękuję. Jesteś prawie na miejscu.
Powiadomię wszystkich, że przyprowadzisz pociąg. Będą czekać na ciebie na stacji. Nie zawiedź ich. Zaczynamy. Czy będzie jakieś sneaky peasy zrobić? Tu jest chyba ten typ zły. Elektroniczny. Tak, tu jest ten typ. No. One są strasznie irytujące. Więcej was matka nie miała. Jesteś blisko stacji. Yeah, dojechałem na stację. Cały z tym zgubieniem klatek, to chyba lekko. Tłum zdziwił się, gdy terrorysta uwolnił ich bliskich. Ale im to nie wystarczyło. Narażałem życie, żeby uratować ich rodziny, a w zamian chcieli mnie ukamienować. Niewdzięczne świnie. Postanowiłem usmażyć jednego z nich, żeby pokazać reszcie, że lepiej ze mną nie zadzierać. Nieprędko zapomną tę lekcję. Szukałem Johna, ale nie było go tam. Muszę szukać dalej. Zmienia się, widzicie, zmieniają się kasenki, no. Powiedziałem, uczynić się trochę gorszy. To ja sobie jadę ciuchcią. Dobra, zło. Co tu mamy? Błyskawica, panie sesy. Dobra. Czyli tutaj tylko jeśli. Ludzie chyba to sobie wezmę, ale zobaczmy co tam dalej mamy. Już zrobiłem 5 misji pobocznych, chyba że to złe misje poboczne robiłem. Genety. Chociaż w sumie genety są też dobre. Redukcja obrażeń, no to zrobiłem max. No to... nie, fala uderzeniowa. Terrorystów, próbujących wydostać się z rejonu kwarantanny i przejść przez most stamtąd. Ich cel był bardzo prosty. Przenieść zarazę na stały ląd. Atak został odparty dzięki bohaterskiej postawie kobiet i mężczyzn z CDC. Kwarantanna nie została przerwana.
USTV dowiedziała się jako pierwsza, że w odpowiedzi na to zdarzenie CDC rozmieści większe siły wzdłuż granic kwarantanny i zwiększy liczbę patroli nawodnych i powietrznych. Zachęca się wszystkich mieszkańców do współpracy z żołnierzami CDC. Fajnie. Mogę to wysłać teraz. O! Mogę wyłączyć telewizor, ale mogę go też włączyć. Włączyć i wyłączyć. Dobra, zapisz grę. No, i to tyle. To tyle na dzisiaj. Naprawdę gra jest świetna według mnie. Jest wyjątkowo dobry i z chęcią pogram jeszcze więcej. Ale to już następnym razem. W porównaniu takiego Dante's Inferno, czy całej reszty innych... No, wiadomo. Ten tytuł jest naprawdę genialny. I podoba mi się. Podoba mi się ta nieliniowość, taka prawdziwa nieliniowość, że zależnie od naszych wyborów zmienia się może nie cała historia, ale dialogi i nie wiem, podejście historii, no lekko się, wiadomo, modyfikuje całość, a to naprawdę wychodzi świetnie. Dobra, także Infamous, czy Infamous, ciężko, no, nikt nie wie jak ten tytuł się powinien wymawiać, będziemy kontynuować już następnym razem.